to jest w ogóle z tą modą? Ona przychodzi do nas z zagranicy. Na przykład, kiedyś popularna była nasza klasa. Kto miał konto? A kto teraz pamięta hasło? To już jest dawno za nami. Wydawałoby się, że z Facebookiem będzie tak samo. Wcale nie. Jest jeszcze gorzej. Ja teraz nie wchodzę na Facebooka, bo lubię, tylko dlatego, że jak mnie 3 dni tam nie ma, to znajomi zaczynają wklejać świeczki. Kolejna moda, smartfony. Znaczy, kto pokazuje teraz tak smartfony bardziej, tak? Są świetne. A bateria w nich trzyma jak kac po dobrej imprezie. Do wieczora. Chociaż mam kumpla, który twierdzi, że jego iPhone trzyma 10 dni. Ja mówię, co? 10 dni? Tak, w ładowarce. A tu u nas na serii jest coś z tą iPhone'a? Jedna osoba. No, kto ci się otwarcie przyzna, że jest gejem? Nie, ale żeby nie było, ja uwielbiam użytkowników iPhone'a. Mój brat ma iPhone'a. Prowadzimy taką wojnę między sobą, nie? Mój brat przychodzi do mnie i mówi: cześć Marcin, bo mojego iPhone'a zaprojektował jeszcze sam Steve Jobs. A twojego? Samsung. Przychodzę czasami do brata i robię tak, nie? Mój brat: Marcin, co ty robisz? Stary, to jest Samsung, to jest tak mocny procesor, to ciężko w ręce utrzymać. Później idę do swojego pokoju i zaczynam krzyczeć: aaa, brat, wpada, Marcin, co ci się stało? Stary, taka mocna latarka. Jak ja pierwszy raz wziąłem iPhone'a w rękę, to ja nie wiedziałem, czy tam u góry, na tym pasku, czy to jest poziom baterii, czy sekundnik, bo tak szybko spierdala. Jeżeli w zwykłym smartfonie zbić się szybka, po prostu ją wymieniasz. Jeżeli zbić się w iPhone'ie, to dalej go używasz, bo są tak kurewsko drogie. Nie mam za co wymienić szybki, nie mam za co wymienić szybki, nie mam więcej co sprzedać. Miałem tylko jedną siostrę. Dlatego, jeżeli znacie kogoś, to ma iPada i Maca, jeszcze jedno cudło z Apple'a, to nie jest tak, że on ma tyle pieniędzy. Bo nikt na świecie nie ma tyle pieniędzy. On po prostu miał 3 siostry. Apple to wielka korporacja, pracowałem kiedyś w korporacji. Pracował ktoś z was w korpo? Tak? A w którym? Nie powinna mówić, czyli pewnie ZUS. Co? Wiesz, co mnie najbardziej wkurzało w korporacjach? Że to nie jest tak, wiesz, jak w normalnej firmie, że idziesz na obiad. W korporacji idziesz na lunch, na eventy, na meetingi. W korporacji nie uprawiasz seksu, tylko robisz awans. Co, kierowniczka? A najgorsze było to, że koleś, który się nazywał Damian, kazał do siebie mówić Douglas. A to nie była jakaś wielka korporacja. To był jebany punkt zero.